Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, to jest już 8 odcinek z Borderlandsa. Zaczynamy. Tak, od czego by tu zacząć, bo widzę, że zaczyna mam tu klap kart, pyszczyć mordkę. Nie wiem, chyba karmy dzisiaj nie dostał i tak mu z pyska robocianego jedzie, że to... nie, od ciebie nic nie potrzebuję, ja chcę hajsu. Ej, co jest? Bez jaj, tutaj musi być hajs. W skrzynkach zawsze był hajs. Tradycja musi pozostać. Tu bawełno ammo, właśnie wiedziałem. Tu nic ciekawego. Nie, może gdzieś macie jeszcze tę misję. O! O, więcej misji przyszło. Tu mamy poziom trudny, trudny, trudny. Dobra, zróbmy sobie zatem tę misję. Firestone Bounty Board. Czyli mamy porozmawiać z Raid Zaybenem. Z Jebenem, dobra. Okej, okay, bierzemy tą misję. Gdzie on może być? Tak, na mapę spójrzmy. Spójrzmy. Aha, on będzie tutaj. Dobra, trzeba sobie od razu teraz. Jeszcze przejdziemy się do sklepu. Kupię sobie wyposażenie. Czy typu amunicja? Są tu jakieś dobre bronie, czy sam syf? Fundujecie jedynie. A ja mogę coś sprzedać? Owszem, mogę. Tak, sprzedajemy. Dobra, pięknie. To też sprzedajemy. To tutaj same niepotrzebne rzeczy. A hajsu już mamy sporo. Jesteśmy tak bogaci, że do końca życia po prostu przeżyjemy. Z takim naszym dochodem, które wynosi chyba już 18 kafli. No, ponad 18 kafli. No to jesteśmy zajebiście ustawieni, jeżeli chodzi o nasze hajsy. Okej, wychodzimy stąd. Przejdziemy się do Raida z Jebena. Nie chce mi się mówić Zaben, to mówię na niego z Jeben. Okej, wyczuwam wrogów. Tradycyjnie, ale których już mam w dupie. Dobra. No ja chcę tego. Zaraz pojazd i siadaj na niego. Dobrze. Okej. Już sobie jedziemy. Ignorujmy wrogów, bo oni już są tak słabi, że to nie ma sensu ich tutaj po prostu atakować. A exp i tak marny z nich leci. A my mamy już dość wysoki level. Jesteśmy już bardziej zaawansowani. To nie znaczy, że jesteśmy pro. Dobrze, żem dojechał? Nie, jeszcze trzeba jechać. Muszę patrzeć na mapę, bo wiecie, jak przestanę kompletnie się orientować w terenie, to się mogę zgubić. I na co mi takie? Nie, to nie tutaj. Jeszcze nie te, strony. Ale to pewnie teraz tutaj. No patrz, minąłem. Ale ja jestem dobitny. Dobra, wyłącz to nitro. To tutaj, nie? Nie, jeszcze. Nie wiem, jak ja jeżdżę. Ale chyba trzeba już tutaj bardziej wyjechać. Czyli wracamy się tam, gdzieśmy byli zapewne. No tak, to będzie tutaj. Trzeba będzie niestety chyba przekroczyć linię. Chociaż nie. Nie wiem, kurde. Ja już naprawdę nie wiem, jak mam jeździć. Trzeba się przejechać porządnie. O, exp się dostał. A zatrzymajmy się, jeszcze trzeba przejechać. A, to pewnie będzie tutaj, dokładnie. Trzeba będzie wysiąść. Co? Co mi tutaj? Leżeć mi tu. Ktoś jeszcze? Jeszcze się ktoś prosi. Co mi w samochód plujesz? O ty. O, bez problemu, wybici. Dla mnie to pestka, bo tarcza mi się zaraz załaduje. A więc trzeba będzie tutaj już normalnie przyjść. No dobra. Dzisiaj postaram się wrzucić MTA, jeśli to będzie możliwe. Tym razem nie na X-Daisy, tylko D-Daisy. Nie piszcie mi w komentarzach: a to Skorpio przeszedł na te gorsze serwery. Nie,
To nie ma być gorszy serwer. Ja chcę pomagać innym serwerom. Co nie znaczy, że ja mam od razu już odrzucać inne serwery. Oczywiście tam na XDayZ postaram się też grać, ale już nie tak często jak na przykład tam, bo tam się już nagrałem, tam już zrobiłem chyba na tyle, żeby pomóc. I to tak zrobiłem z czystego po prostu, z czystej znajomości, no bo bądźmy szczerzy, ja już drugi raz tam byłem na XDayZ, drugi raz sprawiłem, że serwer był takiej dawnej świetności. O, jakaś lepsza tarcza. No, to kupujemy, kupujemy. Jakieś tutaj? Nie, to gówno. Dobra, kupujemy tarczę. A, dla nas to nie jest żaden hajs. Kupmy sobie jeszcze... O. Light. O, to możemy sobie kupić. I jeszcze jednego sobie zakupimy. Teraz będziemy mieli dwie takie i dwie takie, żeby po prostu było porówno. Okej, okay, tu gówna same. Jakieś tarcze. A, jeszcze jej nawet nie założyłem, żebym ją sprzedał. Dobra, okej, okay, założona. Pięknie. Teraz sprzedamy to gówno. Tak, za marne grosze, ale zawsze to jakoś będzie. Coś jeszcze do zaoferowania? Nie. Czyli kupiliśmy to ze sprzedaży dnia. Chwileczkę. Tak, to jest bazuka. To jest bazuczka. Ale w pizdu droga. Dlatego się zastanowię jeszcze. Snajperka. Same. O, pistol 28 damage. Co? Pistol 124 damage? No nie, to jest chyba ten, bardziej rewolwer widzę. Ammo ma 6. Kurde. Aż bym pokupował. Zaczynając od właśnie tego rewolwera. Pięknie. I kończąc... Kończąc na... Na tej oto bazuce. Co prawda jest słaba. Ale kiedyś może mi się przydać. Tylko tak, z drugiej strony teraz chyba jakoś za bardzo nie będę strzelał z takich bazuk. Ale dobra, najpierw sobie załadujmy tego oto pistola. Co? Aha, muszę mieć 13 level. A dobra, chociaż mamy już tą broń. Nie narzekam. Tutaj trzeba mieć 9, ale zastanawiam się, czy bazuka będzie opłacalna w naszym przypadku. No wydać te 6,5 kafla, ale no będzie szkoda zresztą z drugiej strony. Dokupmy sobie ammo. O, mamy lepszy grenade mode. Kupmy sobie. Czemu by nie? Z granatów korzystam. Oczywiście, więc musi być. SMG. O, chyba można dokonać kolejnych upgrade'ów. No ile się nie mylę. Dokładnie. No to zaraz, upgrade granatów. O kurde, teraz są w pizdu drogie. O, żeż w pizdę. Dobra, trudno. Trudno i jeszcze raz trudno. No, teraz to już jesteśmy biedni. Najpierw to, że się gadało, że jesteśmy pro, hardcore, bogaci. A teraz to się pławimy w biedzie. No to już nawet na bazookę mnie nie będzie stać, ale mamy to, co nam starczy. Tego pistola sobie wymienię, jak będę miał ten już 13 level. A tu co mamy? Tutaj nic raczej takiego szczególnego, co nam... O, to jest właśnie raid zjeben. No, raid też troszkę jakieś takie zjebeny. Okej, okay, dziękować. Okej, okay, bierzemy koło śmierci, runda pierwsza. Dobrze. Okej, okay, czyli teraz musimy przetrwać. Ty, zamknął nas. Robi się gorąco. Wyłaźcie. O kurde, alfa skagi. Wy chyba raczycie sobie żartować. Starsze skagi, kurde.
patrz. Zaraz mnie tu zabiją wszystkie. Kurde, trzeba uważać, bo to już nie ma żartów. Oni mogą nas tu... O kurde. Cofnij, cofnij, cofnij. Patrz, ten koleś... Skak był zbugowany. Dobra, zdechnął. Dobra, jeszcze przyjdą tu. Ło! Ale wybuchów poszło. Dobra. Szykuje się nam na ostrą walkę. Już jest właściwie. Jeb. Masz tu jeszcze jednego granata. Kurde. O Jezu. A, moja tarcza jest podpalająca. Like a boss. Pięknie. No, gdybyśmy jej nie mieli, to byśmy już zginęli dawno. A tak to żeśmy przeżyli tortury, bo to inaczej się tego nie da nazwać. Weźmy sobie medikita. Mniejszego oczywiście. Nie chcę zużywać na większe. Chyba że jak będzie za mało, to wtedy. Okej, okay, mamy, pięknie. Dostaliśmy tarczę 118. Mamy lepszą. Druga runda, to już jest hardcore level. I dlatego właśnie powinniśmy stąd wyjść. Jesteśmy jeszcze za słabi. A level dalej mamy 12. Dobra. To my sobie stąd wyjdziemy. Jeszcze sobie bym kupił ammo. Ammo powiedziałem, czy wy mnie słuchacie? Grenade ammo. Jeszcze combat rifle ammo. No dobra, zabrakło nam. Możemy stąd iść. No dobra, przyszliśmy tu tylko chyba na jedną rundę. Ale ja nie chcę drugiej rundy. Hola moment. A ja ją w ogóle przyjąłem? Nie wiem. Tak czy inaczej, ja bym jeszcze się stąd ulotnił. Bo czuję się tu jeszcze słaby. Jak mam mieć 15 level, to lepiej, żeby zrobić ten 15 level i potem tu przyjść i ewentualnie walczyć, bo teraz to się nie opłaca, to już jest hardcore. Ja bym zaryzykował, ale chodzi o to, że chcę dla Lilith jak najlepiej. Nie chcę, żeby ona ginęła. A jeszcze w tej części nie zginąłem w ogóle. Zresztą jak to ogląda moje odcinki, to wie, że jeszcze nie zginąłem. I tego się trzymajmy. O kurde. Ale żem wywrotkę zrobił. To pełna klasa. Ło. Chyba żem trochę za bardzo się zajechał. Ale to nie szkodzi jeszcze dla nas. Dobra, już możemy się zatrzymać, bo jesteśmy niedaleko. Dobra, są nasze tereny. Bierzemy sobie kolejne misje. Oczywiście te, które są łatwe dla nas jeszcze. Tu mamy poziom 13, jeszcze taki troszeczkę nie za łatwy, ale też nie za trudny. Ale weźmy sobie ten ścierwojad snajper. Okej, okay, czyli... Aha, za snajperki. Sniper rifle body stack sight barrel. Aha. Czyli teraz będzie trzeba kupić snajperkę. I to nie, nieważne jaką. Trzeba będzie sobie ją kupić po prostu. Snajpera. Nie ma żadnych snajperek? Myślałem. Szkoda. Myślałem inaczej. Dobra. No, to trudno. Jeszcze bym sobie załadował energię życiową. No, tak. Nie warto biegać z pustymi łapami. O. Takie leczenie jest najlepsze. Co tam? Wydam trochę pieniędzy. Dobra, wyleczeni z choroby. No i możemy iść w sumie. Bo to jest nic w porównaniu z tym, co nas jeszcze czeka. Ale to chyba chodzi o to, że
O, chodzi o to, że trzeba teraz... Jak żeśmy go zakosili na hita. Co my tu mamy? Jakiś złom? Widzę, że jeszcze się, kurde, plują, stawiają mi opór. I widzę, że chcą naprawdę po pysku zebrać. Właściwie to już zebrali, bo ja żem parę strzałów wykonał i oni się nie obejrzeli za siebie i zginęli, no. Tempoty i nic więcej. Dobrze, to sobie teraz jedziemy tutaj. Chyba dobrze jadę. Z tego co mi wiadomo. Sprawdźmy na mapie. No, trzeba tam jechać. W końcu gdzieś pojedziemy do takiego konkretniejszego miejsca. Chyba trzeba będzie z pojazdu wysiąść. No to tak nie zadziała jak na przykład w Borderlands 2. Okej. Przenosimy się do nowej lokacji, w której jeszcze nie mieliśmy okazji przebywać. To będzie dla nas nowość w tej części. Dobra. My mamy się udać tam, gdzie trzeba. Czyli za naszą misją poboczną. Czemu nie fa... jakaś dobra broń. Ale chyba nie aż za dobra, żebyśmy mogli ją nałożyć. Dobra. Ej, no ja nie chcę takiego syfu. Wypraszam sobie. Które to było? Kurde. O, ale przynajmniej możemy sobie zamienić. To był pistol 30. Jep. Tu nasza 30. Jep. Dobra. Nie, bo takie małe zamieszanie się zrobiło z tego powodu. Dobra. Ale mamy przynajmniej pistola podpalającego, jak widać. Bo to nie jest jakiś zwykły pistol za 5 zł, tylko taki porządniejszy. Z lepszej firmy. O, proszę. Skagi. Proszę się o manto. Pięknie dostały. O ty. Takie wychodzi raki. Ogarnij się z tym śluzem. Jak dostał na hita. O kurde. Dobra. Trzeba zrobić pewne kroki. Ale widzę, że dalej lubią stawiać opór. O kurde, to już coś większego nas atakuje. Alfa Skag. Cięższe bydle. Kurde, granat nie trafił. O, proszę, dostał ładnie. No, skryta walnięto. I padłeś. Pięknie nam to idzie. Czuję przypływ expa i zwiastowanie kolejnego levela, które pewnie się nam do tego zbliży. Nie dzwońcie. Nie dzwońcie, nawet mi nie wysyłajcie SMS-ów. Dziękuję. Wczoraj to samo mówiłem w Wiedźminie, bo no tak mam niekiedy. Jak zaczynam nagrywać, to czuję, że albo mi ktoś przeszkodzi, albo ktoś do mnie będzie wydzwaniał. Dlatego ja muszę się kontrolować, bo niekiedy to może mnie szlak trafić. No kurde. Nie chcę ci robić krzywdy, ale muszę ci robić krzywdę. Dobra, starszy Skag, ty już padasz. Pięknie. Patrz, jeszcze jeden się krył. Ale kryta walnąłem. I to porządnego. Coś jeszcze? Nic. No i tak ogólnie to dzień taki dzisiaj troszeczkę ponury. Śniegu napadało znowu. Pewnie dalej pada. No taki dzisiaj ulewny deszcz ze śniegiem, który mnie oczywiście musiał wkurzyć. Tradycja, no. Ale teraz to się porobiło z tą pogodą i to...
Okropieństwo. Raz ciepło, raz zajebiście zimno. No i taka pogoda zmienna jest. Dobra, my się kierujemy dalej do tej misji. O, mamy naszych psycholów i bandytów. Psychole to są gorsze typy, jednakże. Kurde, z daleko to potrafią przywalić. Dobra, granat. Dobra, ale ich słaby. Mój jest the best. O, zniszczyliśmy mu tarczę. Co bez problemu nam się to udało. Chyba strzeliłem w beczkę. O, tu jakiś paker widzę. Zaraz tego pakera nauczymy. Co to znaczy walczyć z kobietą? Rzucę mu granata. On nawet nie ucieknie. Ty patrz, przeżył. Udzian z niego. Już nie. To było słabe. Myślałem, że sobie da radę. No to jednak lipa. O, ty. O, ale żeś dostał wstrząsu. Ty, na hita padł. No i tu jest zajebiście. Na przykład w Borderlands 2 to, kurde, ile czasu zajmujesz, żeby zabić takiego, o, jednego bydlaka, no. O, nawet głowy już nie ma, no to o tyle dobrze, że przynajmniej łeb stracił, bo ja bym go jeszcze dobijał wtedy. Wo, kurde. Widzę, że nieźle nacierają tutaj. Ty patrz! Kurde, co za agenty. Z której? Patrz. Widzę, że znają się na swojej robocie i naprawdę kombinują. Lepsza tarcza. Lepsza? Zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże, czy taka lepsza. Czekajcie. Tu jeszcze mamy grenade moda, którego nie nałożyłem. Ale muszę mieć ten 13 level parszywy. I tu mam jeszcze jedną tarczę. Nasza tarcza. O, lepsza będzie. Też trzeba mieć 13 level. Ale ją zostawimy, bo się przyda, widzę. Kurde, ale. No masakra. Aha, trzeba będzie tam dotrzeć. No ale teraz muszę tych załatwić, debili. Muszę jakoś tak, wiecie, dziwnie strzelać, ale jakoś muszę. Zaraz ich tu wybijemy. Dobra, poszło. Jeden chociaż zdechł. Tam jest drugi. Też do wyeliminowania. No cel spokojnie padnie. Trzeba nawalać. Inaczej nie będzie z tego pożytku. Okej. Co my tu mamy? Grenade mode 35. Ale już nie mogę go wziąć. No, musiałbym coś wywalić i sprawdzić, który grenade mode będzie lepszy. Aha, ale one się chyba niczym nie będą różnić. Chociaż nie, ten ma transfuzję. Ta. Ten ma takie działanie. No trochę nam prezentów powypadało, ale to chyba nic raczej specjalnego. Tylko sobie mogę darować takie pierdółki. Chociaż czekajcie. Ja bym miał coś teraz powywalać. To bym powywalał, no nie powiem, że nie. Mam tego gówna sporo. Na przykład tą bym wywalił. I coś jeszcze, o, to też bym... Kurde, masz to wywalić. Ciężko zrozumieć. O. I one będą warte chyba więcej niż te gówna, które podnoszę. No to idziemy dalej. Zrobiłbym tą misję i skończył odcinek, bo tak patrzę, jest już chyba z 25 minut, jak nie więcej. Tylko wolałbym się wyrobić. Nie chcę robić dłuższych, tak jak na przykład z Wiedźmina ostatnio zrobiłem chyba z 40-minutowy. Tą beczkę strzelić trzeba, o. I już dostaję transfuzji mózgu. O proszę, zdechło się, nie? Hajsy duże, grube. Powiedziałbym bardziej. Dobra, dotrzymy sobie tu szybciutko. Tu był gdzieś psychol. O, jest, idzie psychol.
Łoty. Gdzie wy tam strzelacie? Kurde, muszę uważać, bo widzę, że czuję, że będzie mi się zaraz obrywało i to ładnie. Słyszę psychola. Psychuś, chodź tu. Nic ci się nie stanie. O. Coś zebraliśmy. A, czyli mamy zebrać pierdoły, dobra. Ło. Oż kurde. Nie wierzę. O, żeż w pizdę. Nie, teraz to poważnie, ja już bym tu zginął. Kurde, nie. O, wchwytę. No, prawie to bym już doświadczył śmierci. Ale jako, że mam szczęście i trochę rozumu w głowie, to żem ruszył po pomoc i wykorzystałem skilla. I jeszcze trzeba, wszystko trzeba, bo widzę, że za mało nam to nie dało. Znaczy, za dużo nam to nie dało. No kurde, trzeba... Co rzucasz? O, jak ładnie dostał. On taki płonący, to on od razu nie był. Owszem, miał swoje momenty. Wow! O kurwa! Spieprzaj mi z tym ogniem! Zryty frajerze. Jezu, co mnie tak ludzie straszycie? Idzie kolejny. Zdychajże. Jest. Co to ma znaczyć? Tam, patrzę, czy czegoś nie pominąłem. Bo ja muszę zebrać te itemki. Tam coś widziałem. O, tam coś jest jeszcze. Więc tam od razu przysprintuję. Ale widzę, że od razu walka czeka. Co uciekasz? Zdechłeś. Coś znowu wypadło. A nie, myślałem, że to coś związane z misją, ale to jakieś gówno widzę. Dobra. Snajper. Bardziej beczka. Ale coś tam leżało, spokojnie. Tam coś jest, ale to chyba tam nie mamy zamiaru iść. Tylko trzeba dalej szukać. No się znajdą pozostałe rzeczy. Wrogów nam nie brakuje. To przede wszystkim. O. Ciało snajpera. Coś chyba jeszcze trzeba podnieść. Tylko trzeba to znaleźć. Dobrze. Dobrze znajdziemy. To dobrze zakończymy misję. Kurde. Jakoś mi się dziwnie i nieprzyjemnie strzela. Jakbym znalazł lepszą broń, to już bym ją dawno zmienił. Ale to spokojnie. Kwestia przyzwyczajenia. I broni dobrze może działać. Tylko coś chyba jeszcze muszę zabrać. Ło, chyba ten. Albo i nie ten. Nie, ale snajpera ma ze sobą. Ktoś tu jeszcze. Kolego, odbij sobie. Dobra. No, już nie podniosę, bo jest full. Teraz pewnie na górze. No, wiedziałem. Dobrze, mamy misję. Bym jeszcze szybko poszedł oddać misję. Tak przynajmniej myślę, dlatego szybko to zrobimy. Dobra, niech będzie ten odcinek półgodzinny. Trudno, przynajmniej najważniejsze mamy za sobą. Wykonaliśmy misję. I nagroda będzie sobie obiecana. I dość spora, myślę. Bo byle co tośmy nie zrobili. Tak przynajmniej ja sugeruję. Więc zobaczymy, jak to będzie. Misja, jak misja, była jedna taka na początku dość śmieszna, bo to była arena, gdzie mieliśmy przetrwać. A z drugiej strony zostaliśmy wysłani po zebranie 4 rzeczy. Gdzie przy czym mieliśmy się namęczyć z hordą nieprzyjemnych stworzeń, bandytów. Czyli kolejny zarąbisty odcinek wyszedł. O, granat. Bardzo fajny. O, tu jeszcze możemy pohandlować.
Spohandluję. Dobra, sprzedajemy te syfy. One mi tylko zaśmiecają. No tak jak myślałem, już pół godziny minęło. Zaraz to się wszystko ogarnie. Snajpera sprzedajemy. To zostawiamy, bo to wiecie, się może przydać. Transfuzja. A już mam 13 level? O, mam już, nie wiedziałem. No to zakładamy jeszcze broń przy okazji. I jeszcze załóżmy sobie Explosive Contact, Sticky, Transfusion. Co najdroższe. Tak patrzę. Ale to chyba będzie najlepsze. Więc po cenie trzeba też patrzeć. Bo cena też dużo mówi. Tu jeszcze chyba coś trzeba sobie wziąć. Ale dobra, chcę to szybko posprzedawać. Żebyśmy nie musieli tego, tych pierdół nosić. O, i proszę, i od razu nam wraca do kieszeni trochę. Kuźwa, sprzedałem tą tarczę. Ależ ty jest udany. No i hajs znowu poszedł się rypać. Tarcza, ta 149. O, i tarczy teraz mamy więcej. Do sprzedaży są te tarcze. Ale hajs się nam zwrócił. Tak, pięknie wszystko. Jeszcze ammo. Bo żeśmy trochę go zmarnowali. Nie anuluj. Zaraz wrócimy tam, do naszego miejsca. Oddamy tą misję. Chyba sobie zróbmy jeszcze jeden upgrade na rewolwer. Tak, możemy zrobić w sumie. Nie zaszkodziłoby nam to w ogóle. A lepiej by było nawet, bo przynajmniej byłoby więcej ammo. Zobaczmy. O, to jest nasz piękny rewolwer, który będzie zadawał spory damage. Co tu za tarcza? Gówno. Dobra, ja bym sobie jeszcze kupił parę miksturek. Jak tam stoję? Z podkami. O, mamy aż 3. A to zostawiam sobie te 3. Te lepsze już miksturki, bo te słabsze widzę, że się na nic już nie przydadzą. Dobra. To kierujemy się już od razu tam, gdzie żeśmy wzięli naszą misję. Oddamy ją, nagroda będzie spora. I zakończymy odcinek. Dzisiaj wyjątkowo będzie dłuższy. A to chyba nie zaszkodzi. O, widzę, że pojazdu też nie ma. Tylko trzeba zapieprzać teraz na nogach. Oddamy misję i będzie wszystko zajebiście. No ile oczywiście wrogowie nam na to pozwolą. Bo też lubią się chyba z nami pobawić. A ja nie chcę z nimi walczyć. Nie dlatego, że tchórzę, tylko dlatego, że nie mam za bardzo czasu już na walkę. A zmarnowałem już dość czasu. A co prawda już powinienem tam skończyć odcinek. Ale wiecie, wolę oddać misję i mieć już to z głowy. No dobrze, to już wiem, Claptrap, że są misje specjalne, gdzie możemy sobie zdobyć sporo nagród. A, jeszcze punkt skilla. Sorry, miałem z tym oto gościem, jak widzieliście, nick tego gracza, nagrywać z Bordera, ale no nie wyszło, nie wyszło. I tego nagrywam dalej sam. Okej. Skille chciałem załadować. Tak, skille. A dajmy sobie tego skilla. Tak już na ślepo dałem. Bez zastanawiania się. No to zresztą cokolwiek byśmy nie ładowali, to i tak nam po prostu daje dużo. No i okej. Jesteśmy już tutaj. Oddajemy misję. Pięknie, dostaliśmy snajperę, którą sprzedam. Zero hajsu. No to proszę, już mamy kolejne misje. Tą misję mamy, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 8 odcinka z Borderlands. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Szczerze mówiąc, nagrywałbym godzinami Bordera, ale no niestety jeszcze są inne gry, które też są godne nagrywania. Trzymajcie się, na razie, yo!
powodzenia.